Paneczko, ludzie, co tam? O Boże, wiecie jak dziwnie jest mi wrócić na mój polski kanał po 3 miesiącach? Ale dlatego też robię ten filmik, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego przez taki czas nie było w ogóle filmów, co się ze mną działo, bo dużo ludzi myślało, że nie żyję po prostu. Zostawiałem wiadomości na Facebooku, na Instagramie, komentarze, Max, gdzie jesteś? Kiedy szybciej ściekli? Kiedy nowe filmy? Max, kontynuuj codzienne vlogi. Nie wiadomo co, ale tak ludzie, wracamy po 3 miesiącach przerwy. Ostatni filmik pojawił się chyba 7 stycznia. I potem miałem takie trochę problemy. Dlaczego mnie nie było? Tłumaczę wam. Po prostu Pamiętacie, kiedyś miałem jednego strajka na kanale. Dostałem go za... Nie wiem za co. Ale teraz 15 stycznia i 16 stycznia dostałem 2 strajki. Za filmiki o wejpowaniu. 15 stycznia dostałem filmik za filmik, gdzie pokazywałem swojego wejpa. A 16 stycznia dostałem za filmik, który był vlogiem z 2016, mój 54 vlog Vape Day, gdzie z moim przyjacielem Richem wejpowaliśmy i po prostu zdjęli mi go za uszkodzenie zdrowia, coś takiego, nie pamiętam już nawet za co. Składałem też sprzeciw, ale nie przyjęli moich sprzeciwów, więc usunęli mi po prostu te filmy. I wiecie, jak jeden strajk się dostanie, nie można robić live'ów przez te 3 miesiące, drugi strajk przez 2 tygodnie nie można wrzucać filmów, trzeci strajk usuwałem mi kanał. Więc ja sobie pomyślałem, tak pomyślałem wtedy 15, jak dostałem pierwszego strajka, mówię, no i co teraz? Mówię, no dobra, to będę dalej nagrywał. Następny dzień patrzę, drugi strajk i sobie pomyślałem, ej, robię sobie przerwę na te 3 miesiące, dopóki strajków mnie nie zdejmą i po prostu, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego filmu, gdzie ktoś znowu mi zgłosi i dostanę trzeciego strajka i usuną mi kanał, więc po prostu poszłem w tą taką bezpieczną strefę, zrobiłem sobie urlop od mojego kanału i stworzyłem drugi kanał. Więc to jest wytłumaczenie, dlaczego mnie przez tyle nie było, ale nagrywałem na moim drugim kanale. W opisie będziecie mieć link do mojego drugiego kanału, który nazywa się Zamax. Jest to kanał po angielsku, gdzie robię reakcje na piosenki i takie inne, bo jak wiecie, jestem człowiekiem, który strasznie dużo słucha muzyki. Ja większość czasu, obojętnie co robię, zawsze muszę słuchać muzyki. Jak wiecie, jestem wielkim fanem Suicide Boys, Bones, 6ix9ine i wszystkich tych innych raperów z Ameryki. Po prostu robię filmiki, gdzie reaguję na ich nowe piosenki, nowe teledyski i nowe rzeczy. Po prostu założyłem ten kanał na początku lutego, bo byłem 29 stycznia, byłem na koncercie mojej ulubionej grupy Suicide Boys. Na tą koszulkę akurat dzisiaj nałożyłem z tego koncertu, byłem właśnie na ich koncercie. Powiedziałem, dobra, to zakładam kanał i pierwszym filmikiem, jaki wrzucę, będzie vlog właśnie, jak byłem na koncercie Suicide Boys. Więc vlog trwa jakoś 40 minut. Więc jak chcecie, możecie wbić na mój kanał, sobie obejrzeć ten filmik, będzie też link do tego filmiku. I po prostu chciałem zacząć kanał, gdzie rozmawiam po angielsku. Jak niektórzy może z was wiedzą, ale od długiego czasu właśnie planowałem zrobienie kanału, gdzie gadam po prostu po angielsku albo po niemiecku planowałem, ponieważ już znajomych moich z Niemiec mnie prosi, żebym zrobił kanał po niemiecku, ponieważ chcą oglądać moje filmiki, ale nic nie rozumieją. Więc zrobiłem właśnie wreszcie ten kanał po angielsku i teraz właśnie robię takie reakcje i takie inne też, może gry będą się pojawiać, ale to zobaczymy i kurwa nos mnie swędzi, nie? O Boże! A, dobra. Wróciłem. Więc tak, założyłem ten kanał. Na razie mam 41 subów, ale to wiecie, początki są zawsze trudne. Mam 17 filmików. Przed chwilą właśnie wrzuciłem filmik, gdzie reaguję na nową piosenkę 6ix9ine, Gotti. Gotti. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. I możecie sobie też obejrzeć, zasubskrybować. I tak ludzie, co się ze mną działo przez te 3 miesiące? No nic, no nagrywałem na nowy kanał. Byłem na dwóch koncertach, właśnie na Suicide Boysach i byłem na Bonesie. Z Bonesa też miał się pojawić filmik, ale pliki filmu mi się zepsuły i nie mogłem go zmontować.
I zrobiłem sobie tatuaż. Swój pierwszy tatuaż zrobiłem. Pewnie też się patrzyliście, jak tak rękami macham albo coś, że tutaj coś mam. Tak, swój pierwszy tatuaż mam. Jeżeli nie wiecie, kto to jest Heisenberg. Breaking Bad sobie zrobiłem jako pierwszy tatuaż. I co, no za dużo nie robiłem. Z znajomymi się spotykałem. W dzień, kiedy dostałem drugiego strajka, straciłem dziewczynę. Ale długa historia, o której nie chcę rozmawiać. Co, nic, no teraz też mam trochę problemy w życiu i tak inny, dlatego też nie chciałem nagrywać, chciałem trochę sobie pauzę zrobić. Może filmik o tym zrobię, to powiem więcej, opowiem o moich problemach, jeżeli chcecie. I tak, co planuję teraz? W ogóle co się stało, ludzie? Jak mnie nie było? Były 28 marca, były 4 lata mojego kanału, za co wam bardzo i to bardzo dziękuję. 4 lata po prostu jesteście ze mną, bez was by mi się tego nie udało, wiem. Były złe czasy i dobre czasy na tym kanale, tak jak na przykład w styczniu, 2 strajki i nawet nie wiecie, jak się przez te 3 miesiące bałem, że stracę kanał, na którym pracuję, tak naprawdę dzień w dzień pracuję tak naprawdę na nim i mam 1000 filmów na nim nagranych. Wiecie, ile to jest pracy? To jest tak naprawdę 3 lata filmów. To jest po prostu... Gdybym to stracił, to bym stracił część swojego życia, nie? To było dla mnie tak okropne. I właśnie 4 lata i 5000 subów nam wbiło. Chyba jakieś 2 miesiące temu, czy miesiąc temu wbiło na 5000 subów. Już jest nas 5160. Czyli cały czas suby wbijają przez moją... Oczywiście miałem najgenialniejszą serię na moim kanale i na całym polskim YouTubie. Historia szybkich w MTA. Tyle dostaję wiadomości dziennie, czy będzie drugi sezon. I tak potwierdzę wam, będzie drugi sezon, który niedługo będzie jego premiera. Pracujemy z Kornelem nad scenariuszem do drugiego sezonu. Więc powinno być good i powinno być lepsze niż pierwszy sezon. Ale żeby wam podziękować za te 4 lata i za tyle, ile wy mi pomagacie, jak mi wspieracie, za te 5000 subów. Aż wypiję za was, poczekajcie. Mam whisky, ostatnio z kolegą kupiliśmy. Więc wasze zdrowie. Zrobię sobie drinka. Dobra. A drinka chuj, jakoś tylko wypiję. We've got a badass over here. Więc ludzie, wasze zdrowie, za to, że zawsze ze mną jesteście. Piecze jak nie wiadomo co. Really, nigga? Ale się opłacało za was. I tak, ludzie. O Boże. Sorki. Więc co będzie dalej na moim kanale? Gry dalej się będą pojawiać. Teraz jest nowy event w Overwatchu. Jest to insurekcja z tamtego roku. Teraz nazywa się Odwet. Jest kolejna nowa misja, gdzie grasz Reyesem, Moirą, Benjamin McCree z Blackwatcha. Więc z tego pojawi się odcinek, pojawi się pewnie jeszcze opening, bo jeszcze nie robiłem openingu. Też jak mnie nie było, był chiński nowy rok. W Overwatchu to sobie mały opening samemu zrobiłem, nie nagrywałem go, 5 skrzynek sobie otworzyłem i gówno dostałem tak naprawdę. Więc naprawdę się cieszę, że tego nie nagrywałem. I tak będą się pojawiać kolejne vlogi, kolejne gry, kolejne wszystko. Po prostu ludzie, piszcie mi w komentarzach, co chcecie najbardziej zobaczyć na moim kanale. Tak, oczywiście wiem, że chcecie najbardziej zobaczyć historię Szybkich i Wściekłych. Ale na to musicie jeszcze trochę poczekać. Ślinianki mi teraz kurwa pracuje, jak nie jadąca. Więc musicie czekać, ponieważ musimy to jeszcze wszystko nagrać, zrobić wszystko. To nie jest tak szybko, ludzie, to naprawdę zajmuje czasu. Więc tak. Czekajcie na nowe filmy, piszcie w komentarzach co chcecie, żebym nagrał. I mam nowy vape'a. I widzimy się w następnym filmie. Na razie.